Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj człowiekiem, który zapuszcza się na cyfrową sić, jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych RP. Panie generale, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu, bo miło Was będzie dzisiaj informować o tym, co jest w mojej opinii odnośnie operacji na terenie Ukrainy. Panie generale, bardzo rzeczywiście jesteśmy tego wszyscy ciekawi. Ukraina zimowa defensywa, tak się mówi, dyplomatyczna ofensywa z kolei, bo Zełenski na Kapitolu i w Brukseli, gdzie no, podjęto tą decyzję o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą. I zanim porozmawiamy o polach bitewnych i wielkiej polityce wokół nich, no to chciałem zapytać pana generała jako osoby, które jednak dowodził wojskiem, dowodził żołnierzami, co czuje żołnierz w okopach, też w taką pogodę, kiedy pada śnieg, kiedy słyszy o tej ofensywie gdzieś tam na Kapitolu, o tych spotkaniach z amerykańskimi senatorami, kongresmenami, o tym, co dzieje się w Brukseli, o tym, że rozpoczynają się rozmowy akcesyjne, co czuje żołnierz w okopach, co pan jako dowodzący żołnierzami, no na pewno jakoś tam lepiej czuje niż zwykły zjadacz chleba i pewnie większość naszych widzów. Pytanie jest ciekawe, przepraszam. Przede wszystkim, zanim zostałem generałem, byłem też szeregowym. Przeszedłem całą drogę rozwoju kariery wojskowej od szeregowego do generała broni, po drodze pokonując wiele stanowisk, ale generalnie liniowych stanowisk, też sztabowych też, ale wychowałem się w linii, jestem żołnierzem liniowym, operacyjnym i doświadczyłem wszystkiego tego, co niesie ze sobą ta praktyka szkoleniowa wynikająca z przygotowania się do działań wojennych, do działań bojowych, czyli przyszedłem w szkolenie zimowe również, w warunkach bardzo trudnych zimowych. Ja jestem czołgistą, więc na poziomie dowódcy czołgu, dowódcy plutonu, dowódcy kompanii czołgów i wyżej przed tym to, co niosą ze sobą trudy właśnie szkolenia poligonowego. Oczywiście warunki zimowe są warunkami bardzo dokuczliwymi. Dokucza zależy od pogody. Padający deszcz, marznący deszcz, który czołgistą pada i piechocie pada na kołnierz, jest bardzo dokuczliwy. Żołnierze są w okopach wiecznie mokrzy w umundurowaniu swoim. Wszystko jest mokre, do czego się dotknie, to wszędzie leci woda. W związku z tym to są warunki bardzo uciążliwe, podobnie jest i w wozach bojowych. Kiedy jest silny mróz, mróz jest bardzo dokuczliwy, mróz wręcz, kiedy jest wysoki, duży mróz, łzy wyciska. Tak boli ten mróz w polu, kiedy się siedzi w warunkach zimowych kilkanaście godzin w okopie czy w wozie bojowym. Warunki A jaka jest temperatura zimowe mniej więcej w tych rejonach operacji wojennych teraz na Ukrainie? Teraz to jest, w tej chwili tam jest między zerem, a znaczy tam jest od plus 3 do minus 5, różnie to w tej chwili. Jeszcze nie ma tej zimy takiej, która będzie zimą trudną dla obu stron, a głównie dla Ukraińców, bo jak mróz zetnie mocno ziemię, to Rosjanie tą ofensywę rozwiną. Ale do tego wrócimy. Natomiast warunki są bardzo uciążliwe i są bardzo dokuczliwe, żołnierze cierpią. I dwie, trzy doby żołnierz wytrzyma w takich warunkach. Po dwóch, trzech dobach on jest zmęczony i wycieńczony tymi warunkami. U nas w Polsce są poligony takie typowo zimowe, gdzie temperatury zimą, szczególnie w czasie szkolenia, były bardzo niskie. Takie przypomnę, kiedy byłem dowódcą 16 dywizji, poligon w Orzyszu, gdzie na strzelnicy czołgowej temperatura była rzędu minus 27 stopni. Smary zamarzały na zamkach armatnich i w lufach armatnich. W związku z tym było naprawdę dokuczliwe zimno i wojsko to znosiło. Nad tym, że myśmy działali w warunkach pokojowych, wojsko wracało po kilkunastu godzinach do budynku, gdzie ogrzewali się. Natomiast żołnierze ukraińscy nie mają takiej możliwości. W związku z tym wydaje się, że Ukraińcy, są podobnie Rosjanie, muszą to wojsko ratować, bo to, powtarzam, po dwóch, trzech dobach żołnierze są niezdolni do działania bojowego. Są tak zmęczeni, są tak zmrożeni, wycieńczeni u kresu sił wręcz czasami. A zatem warunki zimowe są dokuczliwe, bardzo trudne warunki do prowadzenia działań bojowych. Ale to dotyczy zarówno ludzi, jak i sprzętu, bo przy niskich temperaturach zamarza wszystko. Nawet nie można z pocisków, które są konserwowane smarem na pierścieniach wiodących i na innych częściach, nie można tego smaru zdjąć, ponieważ on
przymarza do korpusu pocisku. To jest niesamowicie trudny proces przygotowania się do tego wszystkiego, przygotowania sprzętu bojowego. Oleje zamarzają. Kiedy byłem szefem sztabu Kuczowów, budowo Kozłocieńca, wykonywaliśmy marsz z garnizonu na poligon Drawski. Proszę sobie wyobrazić, że z oleju napędowego, który był zalewany, były zbiorniki paliwowe czołgów T-72, parafina się wytrącała i zatykała przewody paliwowe w czołgach przy prawie minus 30 stopniach. To sobie proszę wyobrazić, jakie to były warunki prowadzenia szkolenia, a co dopiero działań bojowych. Na to składa się, na te warunki, to składa się dużo czynników, które w bardzo poważnym stopniu ograniczają możliwości prowadzenia działań bojowych. No właśnie, ale co czują żołnierze? Jak do nich trafić? Kiedy, czy oni w ogóle słuchają tych wszystkich wiadomości ze świata, że Zełenski jest w Brukseli i rozpoczynają się rozmowy akcesyjne? No jak jeszcze z nimi będzie w najbliższej dekadzie, to zobaczymy. No ale wydaje się, że o to Ukraina walczy tak na dobrą sprawę chyba już od 20 lat. To nie jest pewnie chyba tylko ta jej ostatnia wojna, no ale o to pewnie też walczą ci żołnierze. I jaki to ma wpływ na nich? Czy to ich motywuje? Jak pan jako właśnie no, dowódca podchodzi do tej tematu wielkiej polityki i tej rzeczywistości okopów, którą właśnie teraz pan generał przed chwilą przedstawił? Znaczy wie pan, powiem tak, jak pan wie, spotykam się z ukraińskimi dowódcami, bywam. Tam są jakby dwa obszary nastrojów żołnierzy. Jedno to są ci żołnierze, którzy są przekonani o tym, że trzeba się bić za Ukrainę, że trzeba Ukrainę wyzwalać i oni są mało podatni na propagandę. Oni nie reagują na propagandę, oni reagują na wroga, którym się muszą bić. Wiedzą, że mają przed sobą Rosjan, który trzeba pokonać. To jest ta jedna grupa żołnierzy. Druga grupa żołnierzy to jest ta, która patrzy na to trochę inaczej, patrzy to, na to przez pryzmat tego, co się dzieje na polu walki, straty, jakie Ukraińcy ponoszą i braku efektów operacyjnych. I oni są bardzo sceptyczni i oni monitorują bardzo mocno, co się dzieje, bo przecież dostęp do mediów mają wszyscy. Wystarczy internet. W związku z tym oni są bardzo sceptyczni, także są jakby dwie grupy wśród żołnierzy, którzy reprezentują poglądy odmienne, ale generalnie oczywiście marzeniem wszystkich Ukraińców jest wyzwolić Ukrainę, ale jest coraz większa grupa, która jest coraz bardziej sceptyczna co do możliwości armii ukraińskiej w zakresie wyzwolenia terytoriów Ukrainy, które są okupowane, a które to wyzwolenie deklarował swego czasu Zełenski. Wydaje się, że politycy ukraińscy stoją przed wyborami, przed wyborem, może bardziej co dalej. Bo jeżeli ta opinia w armii będzie narastała, że ta walka przez to, że nie mają sprzętu, że nie mają już żołnierzy też, nie mają nowych formacji, staje się bardzo trudną i cele, które sobie wytyczył Zełenski i Załużny, będą niemożliwe do osiągnięcia. Zatem coraz więcej się pewnie żołnierzy skłania ku temu, żeby podjąć jakieś działania, które zatrzymają tą wojnę, bo widać wyraźnie, że ta wojna oczekiwanego przecież i przez nas też efektu nie przynosi. Dowódcy ukraińscy są zdeterminowani, będą walczyć o Ukrainę, chcą bić się Ukrainę, chcą bić się Rosjan, oni Rosjan się nienawidzą, ale czego innego mógł się Putin spodziewać po agresji na Ukrainę. Moim zdaniem ewoluuje ta świadomość wśród żołnierzy, wśród dowódców ukraińskich i wydaje mi się, że dużo zależy od tego, jaki będzie wynik bitwy zimowej, tej obronnej bitwy, którą Ukraińcy już toczą. I druga rzecz, jaki będzie poziom wsparcia z zagranicy. Bo od tego uzależniona jest zdolność armii ukraińskiej. Nie łudźmy się, nie będzie pomocy, Ukraina ulegnie. W związku z tym Ukraińcy podkreślają bardzo mocno konieczność pomocy i wierzą w to, że my im będziemy dalej pomagali. No właśnie, panie generale, przedstawił pan dwa zagadnienia i dwie płaszczyzny. Pierwszy to są dwie wizje jakby wojny czy prowadzenia tych działań wojennych na Ukrainie. No też pewnie i te konflikty, o których mówiliśmy między politykami a wojskowymi, ta sytuacja stawała się coraz bardziej widoczna, no a także działania frontowe i wszystko to, co dzieje się poza frontem, czyli jakby to się nie kończy tylko na działaniach wojskowych, ale również jest kwestia tego wsparcia. I to są wszystko
tematy, o których pewnie porozmawiamy, ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać panu generałowi, bo nawet ostatnio te nasze rozmowy no, były troszkę krytykowane gdzieś w przestrzeni publicznej, widziałem, bo one spotykają się z szerokim odzewem. No i teraz, czy zdaniem pana generała no, mówić o tej trudnej sytuacji, przed którą stoi Ukraina? Mówiliśmy o tym, że jest sytuacja ciężka, że jest sytuacja trudna. To szokowało trochę nawet i opinię publiczną, bo pan generał prezentował się jako no, taki optymista, raczej wlewający otuchę w serca, myślę, że i żołnierzy ukraińskiej opinii publicznej w Polsce, a teraz no, nawet kwestionowano to, czy ta sytuacja jest rzeczywiście trudna, że ona wcale nie jest dramatyczna na Ukrainie, że nie jest skomplikowana. No i teraz jak pan generał ocenia taką sytuację, czy mówić o tej złej sytuacji, czy to nie osłabia morale no jednak tych żołnierzy, którzy tam w tych okopach siedzą i ta woda im się za ten kołnierz leje? Czy to jest w porządku, mówiąc tak krótko, czy to nie osłabia właśnie morale? Znaczy wie pan, ja byłem optymistą, ja jestem optymistą nadal, ale jeżeli nie mówić o tym, co jest trudnego, to raczej w ogóle nic nie mówić. Hura optymizm, krytyka, wie pan, czy to są dwa takie, bym powiedział, rozbieżne obszary, natomiast pan rozmawia z żołnierzem. Ja mówię tak, jak czuje żołnierz, tak jak myśli żołnierz. My też się uważam o swoje doświadczenie, przecież jako dowódca wywiadowych dźwigałem na sobie ciężar operacji w tym czasie, kiedy byłem dowódcą wywiadowych. Irak, Afganistan, Czad, Liban, Syria, Bałkany, czego nie wymieniłem. To ja miałem cały czas poza granicami kraju 7-8 tysięcy żołnierzy, często walczących. I czy w tym czasie 7-8 tysięcy się przygotowywało do wyjazdu, a 8 tysięcy wracało z misji? W ruchu było około 20 paru tysięcy żołnierzy cały czas niezmiennie. I to trzeba było codziennie monitorować, bywać wśród żołnierzy i tak dalej. Także rozumiem, przynajmniej ja, tak mi się wydaje, że ja rozumiem to, czego żołnierze oczekują swoich dowódców i to, czego, to, co dowódca im powinien mówić, na pewno zawsze prawdę. Nie malować. Zresztą wystarczy zapytać moich żołnierzy, czy ja byłem tym dowódcą, który mówi im prawdę, czy był ten, który malował im nieprawdę. Natomiast wie pan, ja mówię wiele rzeczy, które wynikają z tego, co wiem od kolegów z Ukrainy. Ja nie wymyślam tego sobie w domu. Ja po prostu mam kontakty, rozmawiam, jeżdżę i opieram swoją wiedzę o tym, o czym mówią dowódcy ukraińscy. Oni też nie malują tego. Wie pan, taki pesymizm może ostatnio był w naszym spotkaniu, wynikał z tego, że byłem zbulwersowany tym konfliktem między Załęckim i Załużnym. Generałowie ukraińscy też byli zbulwersowani, że to nie powinno mieć w ogóle miejsca, jeśli chodzi o opinię publiczną. Wie pan, zobaczy. Wiedza o tym, że jest konflikt między Żeleńskim a Załużnym staje się wiedzą powszechną. To nie powinno być wiedzą powszechną. Proszę nie krytykować tych, którzy potępiają takie zachowania, ponieważ takie zachowania się powinny potępiać, bo to działa źle w obie strony. A generalnie to tylko działa przeciwko armii i spoistości i morale armii, co jest najważniejsze. Kręgosłup armii jest najważniejszy. I o czym my mówimy wszyscy dowódcy, i mówią też o tym dowódcy ukraińscy. Nic tak nie szkodzi morale wojska, jak spory polityczno-wojskowe. I proszę to zrozumieć. Moim zdaniem optymizm w nas być powinien. Dlaczego? Dlatego, że my wierzymy w to, że Ukraina wytrzyma napór Rosji i że nie będzie potrzeby, czego widzę, że niektórzy moi krytycy nie rozumieją. Nie rozumieją tego, że nie chciałbym bardzo, żeby żołnierz polski, czyli razem z amerykańskim ramię w ramię, musieli się bić z żołnierzami rosyjskimi. Bo to, panie redaktorze, będzie trzecia wojna światowa. Miejmy tego świadomość. Jeżeli do konfrontacji dojdzie z udziałem naszych żołnierzy amerykańskich, to będzie, proszę pana, trzecia wojna światowa. Dlatego też mówię o tym cały czas, żeby przestrzec tych wszystkich, którzy z takim krytykanstwem w stosunku do Ukraińców, ich atakują cały czas. Trzeba z rozsądkiem i patrzeć na to, jakie warunki prowadzenia operacji mają Ukraińcy. Nie zawsze mają dobre, nie zawsze mają korzystne. W kontekście budowania przez Rosjan przewagi strategicznej one będą coraz trudniejsze.
ale to znaczy wcale, że w nas spadł entuzjazm. Nie, my musimy w to wierzyć, bo tak jak powiedziałem, jak nie będziemy wierzyli w Ukraińców, to panie redaktorze, przyjdzie polskim żołnierzom i amerykańskim brać udział w III wojnie światowej, a chyba tego nikt nie chce. Poza kilkoma krytykantami, którzy występują i krytykują, ale to wie pan, margines. No właśnie, panie generale, mamy takie powiedzenie w Polsce, jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Myślę, że ono chyba wszystkim liderom i dowódcom też jest dobrze znane. Tutaj krytykowano... Panie, ja nie będę się chwalił, ale wie pan, moja przewaga polega na tym, że ja dowodziłem. I mam właśnie, panie generale, ale był pan generał krytykowany nie tylko może za takie krytyczne spojrzenie na to, jak wygląda sytuacja Ukrainy, ale niektórzy w tym samym czasie krytykowali za zbyt optymistyczne spojrzenie, więc no, to pokazuje, że po prostu cokolwiek się nie powie, czy jakąkolwiek hipotezę się nie postawi, to i tak spotka się z krytyką i to często z obu stron, no tak było w przypadku naszych ostatnich rozmów. Ale pan, pozwoli pan? Wie pan, co jest drogą do dobrego morale armii? Wiara dowódcy i jego optymizm. Nie pan zapyta moich żołnierzy, czy kiedykolwiek dowódca się zawahał lub miał jakąś taką, jakiegoś doła, gdzie wpadał w jakąś depresję. Nigdy. Zawsze byłem pierwszy, zawsze byłem wśród żołnierzy i zawsze dbałem o to, żeby ich morale i duch bojowy był wysoki. Nie wiem, czy wśród tych, którzy krytykują, są żołnierze, ale jeżeli są żołnierze, to raczej tacy, którzy nigdy w polu nie byli lub na operacjach nie byli takich, jakich byli moi żołnierze. I dowódca musi być tym liderem, który ma największy duch bojowy wśród tych, którzy mają mieć ten duch bojowy, mają mieć. I tylko tyle. A ci, wie pan, ci szufladowi czy biurkowi żołnierze, no to co tu komentować? Nie skonfrontują się z tymi, którzy rzeczywiście byli w polu w Iraku, w Afganistanie, nie zapytają tych rannych i poszkodowanych, którzy wrócili stamtąd, bo tam walczyli. Tyle. No, panie generale, na pewno jednak żołnierzem jest generał Załużny, no, który w kilku momentach tej wojny pokazał, no jednak coś pokazał, no pokazał spory kunszt. To mamy konflikt rzeczywiście generała Załużnego z prezydentem Zełenskim, który, jak powiedział pan generał, no nie powinien wyjść do opinii publicznej, ale jednak wyszedł. No i no nie unikniemy tego tematu, który musimy podjąć. No czy to jest jakaś trwała erozja? Czy uda się to opanować Ukraińcom? No nie wiem, czy wrócą stare postkomunistyczno-radzieckie metody zarządzania tym kryzysem i wojną? Czy oni opanują ten konflikt wewnętrzny, bo tam ostatnio nawet widziałem wypowiedź mera Kijowa Witalija Kliczki, który też stanął wyraźnie po stronie generała Załużnego i powiedział, że prezydent Zełenski źle przygotował Ukrainę do tej wojny, że jest też niezadowolony z jego przywództwa. Jak pan na to wszystko patrzy z perspektywy pól bitewnych i tego, co się dzieje na froncie? Zełenski nie miał czasu przygotować, bo był krótko prezydentem przed wojną, to po pierwsze. Więc oskarżenie jego, że on nie miał czasu, to jest moim zdaniem pomyłka. Druga rzecz, moim zdaniem Ukraińcy się dobrze do tej wojny przygotowali, czego dowodem jest to, że bitwa o Kijów skończyła się dla armii rosyjskiej niepowodzeniem. Więc ja bym tutaj armii ukraińskiej nie krytykował. Absolutnie przeciwnie, bym mówił, że się świetnie biła i była świetnie zorganizowana do tego, żeby odeprzeć agresję armii rosyjskiej. Inną kwestią jest oczywiście ten spór między Zełenskim a Załużnym, który nigdy nie powinien mieć miejsca. I Załużny nigdy nie powinien też powiedzieć, że popełnił błędy, ponieważ te błędy, o których on mówił, są błędami jego i one kosztowały życie setki żołnierzy ukraińskich. Tego nie wolno mówić, nawet wtedy, kiedy jest się obiektem ataków politycznych. Ponieważ bardzo skrzętnie z tych opinii korzysta przeciwnik, czyli Rosjanie, dlatego też trzeba wystrzegać się wszelkich objawów słabości, które się uwidacznia, ponieważ przeciwnik go wykorzystuje. Jeżeli my mamy jakieś problemy ze sobą, to załatwiamy to w ciszy gabinetów, w metrze w Kijowie, a nie publicznie, ponieważ przeciwnik każdy taki element słabości, wyrazu słabości wykorzystuje przeciwko armii, przeciwko Ukrainie. Rosjanie to wykorzystują oczywiście. Z perspektywy czasu Ukraińcy przynajmniej do końca września ubiegłego roku prowadzili operację bardzo skutecznie. Pobili armię rosyjską, która była nie gotowa do tego,
do tej wojny wielkoskalowej. Potem Ukraińcy zatrzymali ofensywy. Ja uważam, że ta ofensywa we wrześniu na północy była niepotrzebna, bo nie osiągnięto tam żadnego celu operacyjnego. Ofensywę na Zaporożu w sierpniu zatrzymano na 120 km przed brzegiem Morza Azowskiego, choć na tym kierunku było największe powodzenie i 58 Armii Rosyjskiej były pobite, nie miały odwodów. No i potem wdano się w tą operację na przyczółku hercegowskim, która jest też dla mnie zagadką, ponieważ okazało się, że we wrześniu w ciągu 3 dób Rosjanie wycofali z przyczółka 25 tysięcy żołnierzy bez strat przez Dniepr. Nieprawdopodobna rzecz, wie pan, jakaś rzecz, której nie potrafię zrozumieć, jest to zagadka dla mnie. Jak dla mnie zagadką jest to, że Ukraińcy w czerwcu tego roku przeprowadzili operację zaczepną, tą kontrofensywę na kierunku zaporowskim, na kierunku, gdzie rosyjska obrona była najlepiej przygotowana. I teraz powiem panu jedną rzecz. Niektórzy mówią, że nie było kontrofensywy. Kłamią. Kłamią Polaków. Kontrofensywa była. Użyto tam jednej dywizji, dwóch korpusów do uderzenia. Zatem czym jest użycie operacyjne dwóch korpusów, jeden po drugim, dziewiąty, dziesiąty, jedna armia. Przepraszam, nie armia, tylko dywizja ukraińska. Podkreślam. Dwa korpusy wielobrygadowe i jedna dywizja. Były użyte do tego zwrotu zaczepnego na Zaporożu. A u nas w Polsce niektórzy pseudo uczyni, że nie było kontrofensywy. Była. To skończyła się niepowodzeniem z dwóch powodów. Po pierwsze, Ukraińcy byli przygotowani do pokonania tak silnej obrony rosyjskiej, jaką Rosjanie przygotowali, choć myśmy mówili też u pana, że to nie powinien być kierunek głównego uderzenia, bo tam Rosjanie mieli pół roku na przygotowanie obrony. Druga rzecz, rozproszyli wysiłek, bo uderzyli na trzech kierunkach jednocześnie zamiast na jednym. Skończył się to niepowodzeniem. Wie pan, to też jest zagadka dla mnie, dlaczego uderzyli tam, choć moim zdaniem, rozmawiałem to z jednym z nich, oni po czasie dopiero zrozumieli, że to był ich błąd. A to dwa błędy były, bo raz, że rozproszyli, a dwa, że uderzyli nie tam, gdzie tak, nie w najsłabszy punkt. Ja mówię w ogóle kontrowersyjnie na tym kierunku, w tym sensie, że nie zrozumieli chyba tego, co zrobili Rosjanie, przygotowując się do obrony. Nie docenili chyba tego. I to też jest, wie pan, tutaj wydaje mi się, też doradztwo trochę z zagranicy, z NATO. Tutaj kładę trochę na karb tych, którzy nie rozumieją istoty prowadzenia działań przez Rosjan. Trzeba się uczyć tego, co robią, wyciągać wnioski z tego, co robią Rosjanie też. I nie wolno ich lekceważyć. Natomiast kontrofensywa była, bo jeżeli zaangażowano dwa korpusy wielobrygadowe i dywizję, to znaczy, że ona była. No dobrze, panie general, to chyba to jest dobry moment, żeby zadać to pytanie. Co teraz dzieje się na froncie czy na polach bitewnych Ukrainy? Czy mamy do czynienia z patową sytuacją? Kontrofensywa się skończyła, nie przyniosła pewnie tych efektów, których oczekiwali Ukraińcy. No i co teraz w takim razie? Czy teraz to jest przejście do jakiejś zimowej defensywy? Czy tak to możemy nazwać? Znaczy, Ukraińcy praktycznie od miesiąca września przechodzili do strategicznej operacji obronnej, czyli na całym froncie. Prowadzili jeszcze operacje zaczepne, działania zaczepne, nie operacje zaczepne, tylko działania zaczepne, czy ataki, kontrataki na poziomie taktycznym, ale to nie zmieniły istoty położenia wojska. Starali się za wszelką cenę uniemożliwić, szczególnie na północnym wschodzie, Rosjanom zajęcie dowodnych pozycji do rozpoczęcia zimowej ofensywy, bo Rosjanie dążyli od praktycznie października do zdobycia tak zwanych rejonów poprawy położenia, które pozwoliłyby im skutecznie rozpocząć ofensywę wielkoskalową zimą, którą w zasadzie moim zdaniem już rozpoczęli. Natomiast Ukraińcy przygotowali się do obrony, gromadzili środki wojska na pozycjach bojowych, przygotowali swoje pozycje obronne, fortyfikacje, te, które mogli wykonać. Oni to wykonywali od września, kiedy jeszcze ziemia była dobra do tego, żeby ją dobrze przygotować, dobrze pozycje wykopać, wojska przygotować. Zgromadzili środki do tego, żeby móc skutecznie odpierać ataki armii rosyjskiej. Mają pozycje rozbudowane na kierunkach mniej aktywnych od jednej do więcej aktywnych do trzech pozycji w głąb. Nawet mają pozycje obronne zbudowane 7-8 km w głąb, czyli są w stanie przyjąć uderzenia armii rosyjskiej i je rozbijać w głębi obrony. I wydaje się, że moim zdaniem tą bitwę obronną oni wygrają, to znaczy wygrają dlatego, że załamią natarcie armii rosyjskiej.
Rosjanie budują przewagę strategiczną. Oni już tą przewagę praktycznie mają. Wie pan, to jest... Zawdzięczają to temu, że rok temu był dekret o przejściu z gospodarki pokojowej na wojenną. Oni pracują teraz pełną parą. Mają w zasadzie wszystko, niczego im nie brakuje. Jeżeli chodzi o środki walki, Ukraińcom brakuje w zasadzie wszystkiego, a głównie amunicji. Dlatego, że Zachód niezwielokrotnił swoich mocy produkcyjnych w zakresie produkcji amunicji. To jest problem Zachodu. Czyli Zachód się nie otknął. I to jest właśnie, Zachód moim zdaniem przespał tą sprawę. Nikt w Europie nie ma amunicji w tej chwili, żeby dawać tyle amunicji Ukrainie, ile Ukraina potrzebuje. Ale czy zlekceważono Rosję, przed czym pan generał no, przestrzegał jeszcze kilka minut temu i uważano, że to się ten konflikt jakby sam pozytywnie rozwiąże, no a Rosjanie jednak zaczęli się przygotowywać i wprowadzać korekty. Czy o to chodziło? Tak, między innymi o to chodziło, dokonali korekt. Generalnie, wie pan, Rosjanie zmienili podejście do tej wojny, to znaczy położyli większy nacisk na przygotowanie wojska do prowadzenia działań bojowych. Lepiej szkolą, efektywniej szkolą, wyciągnęli wnioski. Czego teraz doświadczają Ukraińcy, że mają do czynienia z lepiej przygotowanym wojskiem, co też dowódcy Ukraińcy podkreślają bardzo mocno. To już nie to wojsko, którym walczyli w lutym czy w marcu ubiegłego roku, to jest zupełnie inne wojsko. Inaczej wyszkolone, inaczej zorganizowane. I oni walczą grupami bojowymi, małymi grupami bojowymi. Czyli mieli taktykę i Ukraińcy mocno podkreślają, że Rosjanie są innymi żołnierzami teraz niż byli tymi, którzy najechali na nich 24 lutego. I oni muszą się z tym zmierzyć, Ukraińcy, i oni mają tego świadomość, dlatego też przygotowują się do tej obrony i moim zdaniem będą ją skutecznie prowadzili. Ukraińcy są dobrze w obronie, a uważam też, że warunki prowadzenia działań bojowych, z jakimi spotykają się Rosjanie, będą trudnymi warunkami do prowadzenia działań zaczepnych, do prowadzenia ofensyw czy ataków. Zatem Ukraińcy moim zdaniem będą mieli przewagę w tym, że będą na pozycjach dobrze przygotowanych, które też zaminowali na wielu kierunkach, że więc Rosjanie będą trafiali na rozległe pola minowe, na różnego rodzaju zapory, tym bardziej, że Rosjanie nie są przygotowani do tego, żeby w szerokoskalowej operacji móc pokonywać obronę ukraińską, więc będą prowadzili pewnie operacje na wybranych kierunkach, na północy, na pewno na rejonie Soledaru, Bachmutu. Natomiast moim zdaniem Ukraińcy sobie poradzą i tą presję armii rosyjskiej wytrzymają. I nie robiłbym dramatu z tego, co niektórzy w mediach podają, że Rosjanie zdobyli teren 300-400 metrów. To nie jest jeszcze wyłom w obronie. Jak powiedziałem, obrona na głównych kierunkach ma 7-8 kilometrów na kilku pozycjach obronnych. Gdzie są przygotowane do obrony, zaminowane. Są zapory różnego rodzaju inżynieryjne, pułapki inżynieryjne. Także Ukraińcy moim zdaniem sobie powinni poradzić i tą operację rosyjską zatrzymać. I tu ważne jest to, żeby ta operacja obronna, którą prowadzą Ukraińcy, mocno wyczerpała Rosjan, zadając im duże straty i męcząc ich warunkami pogodowymi. Wiem, że tak się stanie, ale ważne jest to, żeby Ukrainie pomagać, żeby Ukraina miała czym walczyć. Pani Gerela, a propos właśnie tych strat, o których pan wspomniał, już teraz nie pamiętam, czy to Instytut Studiów nad Wojną, czy wywiad brytyjski podawał, że Rosjanie stracili ponad 300 tysięcy żołnierzy w tej wojnie. Jest taki zwyczaj w Rosji, że zdaje się Władimir Putin telefonicznie odpowiada na pytania obywateli Federacji Rosyjskiej z różnych części Rosji. I tam zdaje się udzielił też kilku takich wypowiedzi, które mogłyby pokazywać, że te straty były nawet większe niż te, które są podawane na Zachodzie, że to jest 300-kilkadziesiąt tysięcy no, żołnierzy czy ludzi, bo przecież często chyba nawet i bez przeszkolenia byli zabierani z zakładów karnych i gdzieś tam wrzucani na front. No i teraz 300-kilkadziesiąt tysięcy. Czy to są duże straty zdaniem pana generała, czy to jest duża liczba? Bardzo duża dla człowieka, to jest 300 tysięcy ludzi, to jest, wie pan, to jest moje miasto Szczecin, wyludnione, miasto rodzinne. Natomiast to są 300 tysięcy, to są ludzie zabici, to są ranni, poszkodowani, są zaginieni, czyli jeńcy. Wyłączeni z walki również, tak? Czyli nie tyle zabici, co wyłączeni z walki. To są, bo zabici to się liczy w sposób ten, że to są straty bezpowrotne. Są straty sanitarne, czyli ranni, poszkodowani. Także to dzieli. To z reguły jest tak, że to jest tak, powiedzmy, można powiedzieć 50 na 50.
Zależy od intensywności walk. Oczywiście wie pan, to też ci, którzy to liczą, patrzą na to, jak intensywne są walki. Jeżeli duży jest poziom intensywności walk, to poziom poległych jest na poziomie 60-70%. Jeśli niski poziom intensywności walk, to oczywiście to jest, można powiedzieć, 50 na 50 albo i niżej zabitych jest procent. Natomiast czy to jest dużo? Pan, nie wiem, nie odpowiem panu, dlatego że nie wierzę żadnej propagandzie i nie wierzę tym, co mówią, ponieważ wielokroć spotykałem się z informacjami, że ukraińskimi informacjami chociażby, że w dniu dzisiejszym zginęło 1000 żołnierzy rosyjskich. Ja pytam Ukraińców, jak wy ich liczycie? Że wiecie, że 1000. My nikt nie liczy. Tak na oko. Rzucamy temat, a media to już sobie sprokurują tak, jak chcą. Nie ma takich szacunków, bo nikt nie jest w stanie policzyć ilu poległych żołnierzy. A często się pan spotykał, ja też zresztą, że w mediach, że w dniu dzisiejszym pod Awdijewką zginęło 1000 żołnierzy rosyjskich. Zadałem koledze pytanie, mówi, kto ich policzył? No to uśmiechnął się. Dziennikarze. No wie pan, siła propagandy jest bardzo duża, w związku z tym był bardzo ostrożny, był w tych szacunkach. Pewnie dowiemy się po wojnie, chociaż jeżeli pan oczekuje, że Putin powie prawdę, to niech pan nie oczekuje, że on powie prawdę. Nie, nie, tutaj wnioskujemy raczej między wierszami z tego, czego nie powiedział albo co powiedział. No ale rzeczywiście, to są spekulacje i może faktycznie dajmy temu no, spokój, bo byłem ciekaw po prostu opinii pana generała, czy to jest duża skala. Oczywiście to są no, ofiary zawsze, to oczywiście miejmy też szacunek do ludzkiego życia. Tak jest. No ale to, co wiemy na pewno, panie generale, to to, że gdzieś tam ten konsens wokół wsparcia Ukrainy w Kongresie czy w Stanach Zjednoczonych wisi w powietrzu, jest zagrożony. Tam już pojawili się Węgrzy, którzy lobbują za tym, żeby republikańscy kongresmeni, tam czyli w Waszyngtonie, pojawili się Węgrzy, którzy lobbują za tym, żeby republikańscy kongresmeni nie udzielali wsparcia Ukrainie, co ciekawe. Jednocześnie Węgry, no, Viktor Orban opuścił tą salę obrad, nie wetując rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą. No ale tutaj właściwie dwa pytania. Jak to może wyglądać, jeżeli zrealizuje się ten scenariusz, przed którym też przestrzega pan generał, czyli Amerykanie no, zaprzestaną wsparcia, przynajmniej nie w takiej skali jak do tej pory Ukrainy. Nie uda się to przeforsować Joe Bidenowi przez Kongres. To nie przejdzie. Zresztą jest kampania wyborcza, to też troszkę utrudnia sytuację. Jak to może wyglądać wtedy na froncie? I czy to wtedy wsparcie na przykład Europy, czy ono będzie utrzymane i czy ono wystarczy, jeżeli dojdzie do jakichś problemów no, w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, no, w czym pomagają, jak się okazuje, nasi bratankowie, czyli Węgrzy, jak to mówimy w Polsce, którzy tam lobbują za tym, żeby republikanie nie pomagali Ukrainie. Znaczy wie pan, Orban dla mnie, pan wybaczy, tak mówię i państwo wybaczą, jest kolaborantem. Kolaborantem Putina. Bo godzi w interes Europy, nas interes. I nie chodzi mi tu o Unię Europejską. Chodzi o jedność wschodniej Europy. No on mówi, że on jest za interesem węgierskim i on go w ten sposób definiuje i że bardzo mu przykro, no ale musi robić to, co robi. Proszę pana, wyłamał się, jest tym, który jest kolaborantem pierwszym wśród tych, którzy w tej chwili kolaborują z Putinem, bo rozbija jedność wschodniej Europy. Putinowi będzie łatwiej pokonać czy wszczynać jakąśkolwiek awanturę na wschodzie Europy, czyli i u nas, jeżeli jest rozłam wśród sojuszników na wschodniej ścianie, a przecież Węgrzy są. Zaskoczony jestem, wie pan, postawą Węgrów, bo ich przywódca to już dla mnie dawno już był kolaborant, natomiast jestem zdziwiony tym, że Węgrzy to akceptują. Chociaż mój kolega Ukraińc mówi do mnie, mówi, przecież oni zawsze byli kolaborantami. Przechodzili ze strony na stronę, jak im pasowało. Faktem jest. Faktem jest. Ale nie chcę do tego wracać. To jest smutna rzecz, smutna rzeczywistość w Europie. Jeżeli im się uda przekonać kongresmenów republikańskich, to będzie zła rzecz. Była zła informacja. Ale to, co powiedział Biden, jest ważne. Jeżeli Ukraina przegra, żołnierz amerykański będzie musiał walczyć na wschodzie Europy. I to jest wyraźne ostrzeżenie, wyraźny sygnał, który adresowany jest i do kongresmenów, i do społeczeństwa amerykańskiego, i do nas też.
bo żołnierz polski będzie musiał stanąć. My nie będziemy kolaborować, jest jedna rzecz bardzo istotna. Czy my się różnimy od Węgrów? My nigdy nie pójdziemy na kolaborację z Putinem. Nigdy. Nigdy Putin z Polską wojny nie wygra. Wbrew temu, co niektórzy absolwenci Akademii Odzyskiewskich Polakom wmawiają. Proszę pana, problem my mamy w Europie poważny, polityczny na pewno. I wydaje mi się, że jeżeli by doszło do czegokolwiek złego w Ameryce, to będą siły polityczne w Europie, które będą żyły do zatrzymania tej wojny. Ale to politycy, nie wojskowi. Druga rzecz. To rozbijanie jedności w Europie powoduje dla nas poważne zagrożenia. Szczególnie jeżeli chodzi o Przybałtykę. Bo Putin z nami zaczynał nie będzie awantury, bo wie, że Polacy nie zrobią kroku do tyłu. Natomiast kiedy rozmawiałem z ekspertami z tego regionu, Przybałtyki, oni podkreślają kilka rzeczy. Po pierwsze, mniejszość rosyjska, która jest tam bardzo silna, szczególnie na Łotwie. I pokazują między innymi nieuregulowane granice między Łotwą a Estonią. Ja nie miałem świadomości, że ta granica nie jest prawnie uregulowana. Rosjanie mieszają tam bardzo mocno swoją propagandą, wykorzystują tą indoktrynację, którą sączą do głów tych prorosjan i Rosjan, którzy żyją głównie na Łotwie. To jest bardzo destrukcyjne. Więc ta wojna hybrydowa, którą przeciwko nam prowadzi w tej chwili Putin, jest bardzo dotkliwa, bo ta wojna nas nęka, nas wiąże. I proszę zauważyć, że zarówno NATO, jak i Unia Europejska nie mają pomysłu, jak z tej wojny wyjść, jak ją wygrać z Putinem. Putin nas nie musi na razie najeżdżać armią rosyjską. On nas wykańcza wojną hybrydową. Proszę zauważyć. My cały czas trzymamy mnóstwo wojska na granicy. Jesteśmy bezradni. To jest inny temat. Przyszłość w sytuacji, gdy dokonuje Orban rozłamu w jedności koalicji wspierającej Ukrainy, jest bardzo niepokojące dla nas też. Bo to uderzy w nas też. I teraz, jeżeli nawet by doszło do czegokolwiek, jakiejkolwiek konfrontacji między NATO a Rosją, to proszę pamiętać, że potencjał armii lądowej, armii amerykańskiej jest bardzo ograniczony. Armia amerykańska, armia lądowa jest najmniejszą armią, jeżeli chodzi o potencjał na skalę państwa amerykańskiego. Mają kilka dywizji, które byłyby zdolne do tego, żeby wziąć udział ewentualnie w operacji na terenie Europy, ale przecież Amerykanie patrzą zupełnie na inny region, jako swój, ten, zresztą panu bliski region, mówi o Azji. Indo-Pacyfik, strategiczny, tak. Strategiczny region. Tam jest ich główny punkt zainteresowania, center of gravity, to Azja. I oni wierzą, że Europa sobie poradzi z Rosjanami. Oni tak dużego kontyngentu do Europy nie będą mogli dać. A zatem wydaje się, że trzeba podjąć takie wysiłki, które z powrotem skonsolidują Europę. I uważam, że jest tyle źródeł nacisku na Orbana i na jego państwo, że można zmusić Orbana do tego, żeby wrócił na ścieżkę uczciwości, uczciwości regionalnej, czy ja nazwę partnerskiej z nami, ze wszystkimi, którzy obawiają się Rosji i jej dominacji w tym regionie. Każdy no właśnie, a panie generale, no gdyby się coś stało w USA, powiedzmy tak, gdyby do czego Węgrzy starają się przyczynić, no to czy wtedy Europa wystarczy? W której znowu też oczywiście no Węgrzy jako, no, czy Węgry jako członek Unii Europejskiej, no też będą niechętne, będą wetować, będą blokować, ale czy to by wystarczyło i jak to by mogło wyglądać na tym froncie ukraińskim, no z perspektywy znowu tego żołnierza, który ukraińskiego, który w tych okopach jest i któremu no, kapie ta woda za kołnierz i który znosi to zimno i tam w tych okopach się rotuje. Pytam mnie pan o wielką politykę. Temat jest bardzo trudny, bo trudno przewidywać politykę. Zresztą mówię pan, politycy są nieprzewidywalni. W sensie tym wpływu tej polityki, nie wiem, przestaje przyjeżdżać amunicja, przestaje przyjeżdżać broń, nie ma czym przeprowadzać tych operacji, jakby to wtedy mogło hipotetycznie wyglądać? Znaczy, my musimy zrobić wszystko, żeby przekonać Europę Zachodnią też, że my jesteśmy ważnym elementem w strukturze NATO i Unii Europejskiej, z dobrym potencjałem wojskowym, który może stanowić bardzo, bardzo ważny element ostraszania dla Rosjan. Ale my sami ich nie ostraszymy.
ten potencjał musi być większy i tutaj muszą się włączyć wszyscy. Nie tylko Polska, nie tylko Przybałtyka, nie tylko Finlandia, ale wszyscy. Skandynawia jest skonsolidowana. Skandynawia to jest ten obszar, który ja bardzo wierzę. Oni nie zrobią kroku do tyłu tak jak my. Natomiast boję się Europę Zachodnią, znaczy boję się. Nie ufam im do końca, bo nie robią nic, żeby zwiększyć swoje potencjały obronne. Mówią, nie robią. I to mnie niepokoi. Mało czasu zostało. Ja nie mówię, że 3 lata, jak to niektórzy mówią, ale wydaje się, że gdy my się nie skonsolidujemy i nie zewrzemy szyków, nie zwielokrotnimy swoich możliwości w zakresie potencjałów obronnych, to Europa nie jest gotowa do obrony przed Putinem. W związku z tym musimy zwielokrotnić swoje wysiłki, aby po pierwsze odbudować swoje zdolności obronne, podkreślam, obronne, a jednocześnie z część tego potencjału, częścią tego potencjału pomagać Ukrainie. I to jest wielkie wyzwanie dla Europy, dla Polski też, ponieważ ta wojna w Ukrainie jest gwarancją tego, że mamy czas na to, żeby tego czasu nie zmarnować i się do tej wojny, oby jej nie było, przygotować. No i panie generale, tutaj moje pytanie dotyczy już bezpośrednio jakby naszego kraju i Polski, bo mamy nowy rząd, który się uformował, podejmuje już pierwsze decyzje, nowy minister obrony narodowej. Co uważa pan generał, że teraz należałoby zrobić? Czy robić to samo, co do tej pory, tylko bardziej, tylko lepiej, tylko no, jeszcze bardziej profesjonalnie, tak bym powiedział, czy jest coś, co można by zrobić teraz, co by pan generał doradzał, co można by teraz szczególnie wypadałoby zrobić, czy wzmocnić wszystko to, co robiono do tej pory? Pan, pewnie politycy już mają swoje pomysły na to, co zrobić z armią i jak zawsze politycy widzą lepiej niż wojskowi, co z armią trzeba zrobić. Natomiast ja zwrócę uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, trzeba armię odpolitycznić, odpropagandzić armię. Armia ma wrócić na poligony do szkolenia. Armia ma się szkolić. Trzeba dokonać kilku zmian, moim zdaniem, systemowych. Po pierwsze, ta mapa, którą przekazał minister Błaszczak panu ministrowi Kosiniakowi Kamyszowi, to jest mapa, gdzie są pokazane między innymi jednostki, których nie ma. Które istnieją tylko w propagandzie, a de facto ich nie ma fizycznie. Ale czy, no nie, to czy minister o tym wiedział, czy nie wiedział, pokazując tą mapę? Wiedział. To jest gra polityczna, która nie ma odniesienia na podwórko wojskowe absolutnie. No bo wie pan, znaczek na mapie nie świadczy o tym, że pod tym znaczkiem kryje się jednostka wojskowa, silna, zwarta i gotowa. Bo nie ma sprzętu i tak dalej. Ale to jest kwestia, którą sobie niech panowie politycy rozstrzygają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba te 6 dywizji, o których mówił minister Błaszczak, rozwijać. Jest to proces. Jest to proces wieloletni, panie redaktorze. Sformowanie brygady od zera do certyfikowania brygady to jest co najmniej 3 lata. Brygady. Mówimy o dywizjach, których nie ma. Czyli to jest rząd wielkości 7-8, jeżeli przyspieszymy, to może 5 lat. To jest sprawa pierwsza. Druga rzecz, nie mamy systemu mobilizacji. To jest dramat. My nie mamy nowoczesnego systemu mobilizacji. Jeżeli są tacy, którzy mówią, że mamy, to mówią o czymś, co nie istnieje. Wie pan, to jest przerażające. Ja cały czas odwołuję się do tego, co było udziałem naszych oficerów przed wojną. W 1939 roku myśmy mieli przygotowanych 3 miliony rezerw osobowych i doskonały, zbudowany przez pułkownika Wiatra, potem generała, system mobilizacji. To, że nie zdążyliśmy z mobilizacją, to za sprawą między innymi tego, że dyplomaci zachodni, Francuzi i Niemcy nam opóźnili mobilizację o 1,5 doby, co powodowało to, że część jednostek armii Prusy nie dotarła na front. Ale mieliśmy doskonały system mobilizacji, teraz go nie mamy wcale. To jest takie udawanie, wie pan, że mamy. I trzeci temat to jest przygotowanie rezerw osobowych, zasobów rezerw. Trzeba dokonać rewolucji systemowej, w procesie przygotowania rezerw osobowych. Są warunki, są możliwości, tylko trzeba mieć pomysł na to. Są pomysły, tylko że no, musi być wola polityczna, że to robimy. To jest wielkie przedsięwzięcie, bo system przygotowania rezerw trzeba połączyć z systemem mobilizacji, który musi być wielowątkowy, wielokierunkowy i wieloaspektowy, w którym musi włączyć się cały aparat państwa.
budowanie armii, w przypadku wojny, czyli mobilizacja armii, przygotowanie systemu mobilizacji w każdym obszarze, plus przygotowanie rezerw osobowych, które trzeba podjąć i to już. Ale nie tak, jak to pokazują w mediach, że stoją żołnierze 55-letni z karabinami i tak naprawdę sprawy mówią, że nie wiedzą, po co tu przyszli. To nie jest ten kierunek, absolutnie. Trzeba zbudować system w oparciu o tą część społeczeństwa, która deklaruje swoją gotowość bycia żołnierzami, zarówno służby czynnej, armii zawodowej, jak i żołnierzami rezerwy. Uważam, że jest potencjał, tylko to trzeba zgrabnie, ładnie system ubrać, tak to nazywam kolokwialnie mówiąc. To są te problemy, z którymi się musi rząd zderzyć. Jeżeli rząd tej rękawicy nie podejmie, to my nikogo nie odstraszymy, a na pewno nie Putina. No właśnie, panie generale, więc odpolitycznienie wojska, zrezygnowanie z tych działań propagandowych na rzecz wzmocnienia jakości tego wojska, lepszego szkolenia i tego systemu mobilizacji celem odstraszenia. No i właśnie ile mamy czasu na to, bo tutaj trwa już ta debata. No Rosjanie przestawili się na gospodarkę wojenną i teraz w związku z tym no takie podwójne pytanie już na koniec, które może posłużyć jako konkluzja. Czego możemy się spodziewać w 2024 roku i w najbliższych tygodniach? Właściwie te najbliższe tygodnie to już jest początek przyszłego roku. No i czy Rosja tutaj odbuduje swoje zdolności bojowe? Ile czasu to może zająć, bo tam się te korekty są wprowadzane. Europa dużo mówi, ale jak powiedział pan generał, ma problem z podjęciem pewnych decyzji. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądać w Polsce. Jaka to jest perspektywa czasowa? O jakiej perspektywie czasowej tutaj mówimy? Wspomniał pan generał, że 3 lata to chyba jednak nie. No właśnie, więc na ile wyceniamy ten czas? Znaczy wie pan, po pierwsze, moim zdaniem Putin awantury z NATO nie zacznie, dopóki nie będzie takiego potencjału militarnego, jaki powinien mieć do konfrontacji z NATO. Ale a osiągnie zdaniem, go? Może go osiągnąć w perspektywie? Może go osiągnąć. Może go osiągnąć przez to, że on w tej chwili... Wiecie pan, najgorsze w tym wszystkim jest to, że te sankcje, które nałożone były na Rosję, one nie są skuteczne. Putin sprzedaje ropę, sprzedaje gaz i ma ogromne pieniądze. Ma ich coraz więcej. A sankcje co? No wiadomo. Wie pan, Putin najpierw będzie, zanim uderzy, najpierw będzie chciał nas rozsadzić politycznie. Europę. Jedność Europy. I NATO. Drogą do... Rozsadzenie NATO była droga rozsadzenia Unii Europejskiej. Że on dokona destrukcji w Unii Europejskiej, to w związku z tym, że gro państw Unii Europejskiej są członkami NATO, to i rozsadzi NATO. A na razie chyba coś przeciwnego robi, bo powiększył NATO o Finlandię, za chwilę może powiększyć Unię Europejską o Ukrainę. Ale mamy kolaborantów NATO. Węgry, Słowacja. Także wie pan, słyszał pan, że ten nowy premier Holandii chce wyprowadzić Holandię z Unii Europejskiej, w konsekwencji z NATO wyprowadzi. Także wie pan, on tą kręcą swoją robotę będzie wykonywał, a politycy będą jemu ulegali. To jest najgorsze, co może nas spotkać. Więc rozwali nas politycznie, jedność polityczną Unii Europejskiej i NATO, to będzie łatwym, wszyscy będą łatwymi kąskami dla niego, a na pewno Przybałtyka. To, o czym on śni. On za swojego życia chce przywrócić wpływy Przybałtyce. Nie w Polsce, bo wie, że Polacy mu pokażą środkowy palec. Natomiast już dokonał destrukcji przez to, że ma po swojej stronie i Słowację, i Węgry. Holandia dlatego tak się zachowuje, bo jest daleko od frontu. Jest to obojętne. Mówią, zanim do nas Putin dojedzie, to musi pokonać Polskę i Niemcy. Dlatego oni tacy są. Tak się zachowują. Ale to jest bardzo zły kierunek. Absolutnie trzeba być bardzo na to wyczulonym. Tylko też misja naszego rządu jest taka, żeby tą jedność budować, bo to jest gwarant naszego bezpieczeństwa, ta jedność europejska. Druga rzecz to pyta pan o czas. Myślę, że tego czasu mamy więcej niż 3 lata. Dlatego też uważam, że teraz trzeba wzmóc wysiłki, żeby tę armię zreorganizować na tyle, żeby ona była sprawniejsza niż jest. Łącznie z tym, że jestem zwolennikiem tego, żeby Wojsko Obrony Terytorialnej dozbroić, żeby one miały potencjał zbliżony do wojsk operacyjnych. To bardzo wzmocni nasze zdolności, tym bardziej tam są dobrzy żołnierze, sprawdzeni żołnierze w WOT-ie. Trzecia sprawa to jest, wydaje mi się, że trzeba też nawet bliższe relacje ze Skandynawią, militarne relacje ze Skandynawią. Region Morza Bałtyckiego będzie regionem, gdzie będzie się dużo działo, jeżeli doszło do czegokolwiek, a szczególnie Przybałtyka. No, miejmy nadzieję, że Węgry się zgodzą na akcesję Szwecji, bo jeszcze cały czas nie wyraziły formalnie zgody na to. No właśnie, te Węgry, znowu te Węgry.
Węgry wyrastają na głównego, główne państwo dające powód do dyskusji. I u pana też, prawda? Tak niby się powinno. Ale to chyba już ostatni raz o te Węgry pytam także. Nie, znaczy wie pan, jestem zbulwersowany, bo my Polacy nigdy nie byliśmy kolaborantami, a mamy sąsiadów, którzy często kolaborowali. Niestety. Wie pan, dla mnie kluczową sprawą to jest to, żeby w końcu NATO przestało dyskutować, bo i po Madrycie, i po Wilnie nic nie ma, nic z tego nie wynika. Te 300 tysięcy to jest tylko na papierze, ono nie istnieje, o którym mówiło NATO Wilnie. Nie ma potencjału takiego, żadna armia, nasza też na dzisiaj, żeby móc kogokolwiek odstraszać. My go budujemy, ale to musi być sensowne budowanie, oparte o plany, które są realizowane, a mniej o propagandę. Ufam, że wszyscy politycy staną na wysokości zadania. Nie dzielę ich na partie, bo chcę być apolityczny. Staną na wysokości zadania i podejmą to wyzwanie. I teraz jest kwestią kluczową, to jest dobór ludzi. Bo to ludzie robią. Nie polityka, nie media, a ludzie, którzy ciężko, rzetelnie pracują nad strukturami, nad procesem wyposażenia, szkolenia wojsk. Na tym trzeba się skupić. Trzeba dobrać ludzi, żołnierzy takich, którzy są przygotowani merytorycznie, a nie są ludźmi, którzy nigdy się niczym nie zajmowali tak na dobrą sprawę, poza tym, że zarządzali, ale jak urzędnicy wojskowi w mundurach. To też jest, wie pan, tu jest wiele innych problemów, chociażby problem szkolnictwa wojskowego. My mamy akademie nasze rozłożone całkowicie. Tam są ludzie, którzy nie są żołnierzami, a są urzędnikami w mundurach, którzy zarządzają w sposób, bym powiedział, bardziej geopolityczny niż wojskowy. Nam potrzeba rzemieślników pola walki, którzy dowodzili w polu, a nie zajmowali się geopolityką, proszę pana. A u nas w tej chwili już o geopolityce kapitan rozmawia na akademii. Panie generale, jest dobre azjatyckie przysłowie na to, które trochę, mam wrażenie, też dobrze ilustruje nasze rozmowy. I to jest połączenie jakby dwóch perspektyw. I ono mówi, oczami ogarniaj wielki obraz, a małymi rączkami szczegóły. No i chyba też mamy wszyscy takie wrażenie, że mamy wielu specjalistów od ogarniania tego wielkiego obrazu, ale trochę za mało tych małych rączek do ogarniania szczegółów. I to jest bardzo bolesne, że politykom się wydaje, że wiedzą lepiej niż wojskowi, jak armię budować, jak armię zbroić i tak dalej. A to są tylko, wie pan, to, tak jest zawsze jakakolwiek zmiana władzy, zawsze jest ten tłum głodnych, którzy chcą władzy i pieniędzy. A merytoryka, ta merytoryka. No, kogo to obchodzi? Panie generale, no wygląda na to, że jednak trochę czasu mamy. Twierdzi pan generał, że więcej niż 3 lata. No ale czas leci szybko, można go zmarnować, rzeczywiście, można go zmarnować. Nie ma czasu i pieniędzy i środków, których nie można by zmarnować, no ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, przynajmniej jeśli chodzi o ten czas. Jest to też czas szczególny, bo niedługo Wigilia w Polsce, 24 grudnia, ale co ciekawe również na Ukrainie, bo o ile mnie pamięć nie myli, 1 września zdecydowano, że Ukraina przechodzi na świętowanie Bożego Narodzenia 24 grudnia, więc chyba po raz pierwszy Ukraińcy też wszyscy będą świętować akurat tego dnia, również i w tych okopach, o których mówiliśmy. No właśnie, jak to jest takie świętowanie gdzieś tam w czasie takich operacji, działań wojennych, konfliktów czy wojen? Znaczy jest część żołnierzy, którzy są w odwodzie, którzy mogą świętować to w swoim gronie gdzieś w miejscach, gdzie nie ma tego zagrożenia bezpośrednimi działaniami bojowymi, ale żołnierze w okopach to tylko mogą sobie złożyć życzenia, będąc obok siebie i na tej zasadzie czekają na rotację, żeby tę Wigilię zjeść. Natomiast na pewno, wie pan, oddziały dyżurów bojowych Wigilii mieć nie będą, bo muszą być na pozycjach. Często jest tak, że wykorzystują przeciwnik takie momenty, kiedy ktoś obchodzi święto, żeby na niego uderzyć. Więc Ukraińcy sobie nie mogą pozwolić na pozycjach bojowych na świętowanie. Żołnierze, którzy są z tyłu, poza pozycjami w odwodzie, mogą. Ci na pozycjach bojowych świąt mieć nie będą. No tak, to może rzeczywiście dać jakąś okazję do demobilizacji, a tu koncentracja musi być cały czas na najwyższym poziomie. No ale panie generale, no my jednak będąc w Polsce przynajmniej możemy sobie pozwolić na troszkę luzu, przygotowując się do tych świąt, do tych spotkań rodzinnych, więc nie darowałbym sobie, gdybym nie zadał panu tego krótkiego pytania, chociażby na koniec, czy widział pan film Napoleon?
Nie widziałem i powiem tak, ci, którzy go widzieli, odradzają mi, żebym go oglądał. No Pan, właśnie. ja wychowałem się trochę na Napoleonie. Jestem synem żołnierza i u mnie tradycje wojskowe są w piątym pokoleniu, szóstym już. Powiem panu, że nie chciałbym bardzo zmieniać obrazu mojej wiedzy, mojego poglądu i oceny Napoleona na podstawie filmu, który jest krytykowany generalnie, że fakty są zupełnie inne niż to miało miejsce i tak dalej. Ja oceniam Napoleona przez pryzmat tego, co on jako dowódca wojskowy dokonywał, jak prowadził operacje wojskowe. Uległ przewadze oczywiście, ale to byłby skutkliwy dowódca i ja tak oceniałem i powiem tak, ja się w dużej części wychowałem na Wacławie Gąsierowskim, nie wiem, czy pan zna tego pisarza wojskowego, znaczy polskiego pisarza Gąsierowskiego. Ja wiem, że jest zapomnianym pisarzem, ale Huragan, rok 1809, to były książki, które stały na półce u mnie w domu, mojego ojca, które ja chłonąłem. Między innymi Napoleona też. Wtedy był autorem tego Napoleona, był Tarleto, był chyba pisarz rosyjski, jak pamiętam. W każdym razie chcę panu powiedzieć, że nie chciałbym sobie obrazu zmieniać, w związku z tym nie chodzę do kina, bo wiem, że i scenarzyści, i reżyserzy potrafią skręcić wszystko. Nie chciałbym sobie burzyć obrazu Napoleona przez oglądanie filmu, który go przedstawi zupełnie inaczej, niż ja sobie go utrwaliłem w mojej pamięci. I może, jeśli trafi się taka okazja i będzie miał pan generał ochotę, to może jeszcze kiedyś o Napoleonie porozmawiamy. Nie w kontekście tego filmu, który rzeczywiście jest średnim filmem, no ale byłem ciekaw opinii tutaj pana generała na ten temat. Wiele osób mówi o tym, że żyjemy w podobnej epoce do epoki wojen napoleońskich, więc ten temat Napoleona być może będzie wracał jeszcze nie raz i jeżeli pan generał będzie miał taką ochotę, to jeszcze o tym porozmawiamy. A na dzisiaj mogę coś jeszcze powiedzieć, jedną rzecz? Tak. Wraca temat pomnika dla generała Jordana Rozwadowskiego. Jordan Rozwadowski dla mnie jest tym, kto jest autorem operacji, które dały nam zwycięstwo w wojnie z Rosją 20 roku. On i jego sztab opracowali plan operacji. On gromadził odwody, on wyprowadził wojska, dokonał rozstrzygnięcia w Małopolsce, potem przejął wysiłek na Wkrę i tam dokonał tego przełomu. Wraca budowa pomnika, jestem członkiem komitetu budowy pomnika generała Jordana Rozwadowskiego, który został przez piłsudczyków bardzo źle potraktowany. W związku z tym ja nie to, że apeluję absolutnie, tylko mówię o tym, że wraca idea uczczenia pamięci generała Jordana Rozwadowskiego, który jest autorem zwycięstwa 20 roku. No dobrze, miejmy to w pamięci. Czy można jakoś, nie wiem, może ktoś chciałby pomóc albo się zaangażować, to co powinien zrobić, gdzie zadzwonić? Znaczy wie pan co, jeżeli to się konstytuuje, to ja panu podam oficjalną informację, gdzie ewentualnie można by jakiś, my nie chcemy nic za darmo, przygotuję taki wydruk albumów o generale Jordanie Rozwadowskim, które chcemy jako cegiełki sprzedawać zbierając pieniądze na budowę pomnika dla pana generała Jordana Rozwadowskiego. I tak dla tych, którzy nas słuchają, polecam państwu uwadze historię generała Jordana Rozwadowskiego. Pochylcie się nad tym, jaki los spotkał polskiego generała zwycięstwa bitwy nad Wkrą. No proszę państwa, nadchodzi ten czas świąt, czas refleksji, będzie okazja przemyśleć wiele spraw, czy to tych osobistych, prywatnych, no może także i tych wielkich spraw, które dzieją się i na Ukrainie i na świecie, ale może i także będzie to wspomnienie o generale Jordanie Rozwadowskim. Panie generale, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Nikt nas wiele nie puszcza. Życzę wszystkim, jak to mówią żołnierzom, jak szli do operacji, życzę wam żołnierskiego szczęścia. Niech nas nigdy żołnierskie szczęście nie opuszcza. Panu, wszystkim oglądającym nas życzę. Dziękujemy bardzo, panie generale. Wesołych świąt dla wszystkich widzów. Wszystkiego dobrego. Spokojnych świąt. Dziękuję bardzo.